Witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj pogramy sobie w klocki. Czy sobie pogramy, czy sobie nie pogramy? Zaraz zobaczymy, czy Minecraft będzie łaskawy. Będzie, czy nie będzie? Trochę będzie, trochę nie będzie. Generalnie miałem ten odcinek już nagrywać się dla was od pewnego czasu, natomiast dzisiaj wreszcie poniekąd jestem w stanie coś takiego zrobić. Poniekąd to jest też test, jak działa nagrywanie quicktime'em i jednocześnie za pomocą nagrywania ekranu, jak i kamerki z przodu. Ale muszę się przyznać, że trochę się zmieniło. Trochę się zmieniło. Nawet nie wyobraźcie sobie, gdzie w tej chwili jestem i co w tej chwili wam pokazuję. Ale dobra, wracamy do początku. Jeszcze nie do początku, jeszcze troszeczkę niżej. Obniżę kamerę. I to jest miejsce, gdzie z reguły zaczynałem dla was kamerowanie odcinka. Trochę się zmieniło. No powiem, że nie. Nawet jakiś creeper sobie siedzi u góry i na mnie poluje, mały zombiak też. Ej, co robisz? Zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie widzisz, że nagrywam? Dobra, spadaj, ja idę, wracam sobie do domku. Okej. Zatem, co się tutaj podziało? Wpuścimy malucha? Nie wpuścimy malucha. Spadaj malucha. Tak. Zrobiłem tutaj przeszklenia. Generalnie zrobiłem tutaj przeogromną przebudowę. Przeogromną, totalnie przeogromną przebudowę. Cała ta moja baza jest bardzo, bardzo gruntownie przerobiona. Tutaj w ogóle zrobiłem sobie zejście do pracowni. Nie jestem pewien, czy pokazałem wam pracownię. Raczej wam tej pracowni nie pokazywałem. Raczej wszystko trzymałem tam u góry. Wszystkie skrzynie, tego typu rzeczy. Tu została tylko jedna skrzynka z rzeczami, które są przeze mnie otrzymane od innych osób, od pan Deutscha między innymi. Tak generalnie od pan Deutscha. Jeszcze jedną sobie, żebym miał kogoś jeszcze innego otrzymał tej rzeczy na tym serwerze. Dzieje się to na gunpowderem do wysadzania przerozmaitych rzeczy, jedzeniem i grasem, i nawet kilo w moim życiu. Natomiast ja mam tutaj taki pogląd, że tak to powiem, duże, czyli samowystarczalności i takiego przeświadczenia o tym, że własną pracą można sobie wybudować to, na co się ma ochotę, to jakieś marzenia i pomysły. Ale wracając, patrzcie, tutaj w ogóle cały ten szyb przeszedł wielką modernizację. Przedtem tutaj była, jak pamiętacie, ziemia, która tarasowała to, robiła w ten sposób. No, Janusz skończył workout, sprawa Janusz. Ziemia, która tutaj jakby tarasowała to było takie zrobione bardzo tajemnicze. Tutaj nie było okien, tutaj było to wszystko zabezpieczone ziemią, kablem i tak dalej. I dzięki temu to była taka trochę sekretna baza, a teraz to trochę jakby otworzyłem bardziej publicznie. Monument tutaj sobie, jak widzicie, stoi. Całkiem się nieźle mam, czego o jego faktycznej reprezentacji powiedzieć nie można, ale nie zapraszając, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No, zaciąłem się. Ej, Wolf, aktualizuj się, gadaj do mnie. Co jest grana? Zaciąłem się do jasnej ciasnej. Jak tak można mi zacinać? Ruszam się, super. Ale nie jestem na topie. Spróbujmy jeszcze zrobić tak, że go wsadzimy tutaj. Potem co? Wracając do bazy. Są dwa pieski. Pamiętacie, że jeden piesek się tak zrobił, że nie działał. No a teraz drugi piesek się zrobił, że nie działa, bo ten piesek jest na koncie chyba non-premium, ten jest na koncie premium. Teraz jest zrobiony serwer, że jest na non-premium, ale jeżeli łączycie się z konta non-premium, to będzie was prosił o hasło, a skąd premium jest możliwość zautoryzowania tego konta, że będzie poświadczał to konto Mojang, że nie trzeba będzie wpisywać hasła. I to jest przekapitalna rzecz, jak widzicie. Tutaj nie musimy się logować, a wystąpił autologin i logowanie pomyślnym. Bardzo fajna rzecz, to mnie cieszy. I teraz ta baza jest zrobiona tak dosyć bardziej reprezentacyjnie, ścieżka jest zrobiona i tak dalej. Ale wracając do tego, co się tutaj generalnie podziało,
Mało się podziało w podziemiach, mało się podziało w kopalniach, chociaż tam też trochę tuneli pobudowałem, to nie są te tunele jakieś szczególnie ładne, ani szczególnie ciekawe do pokazania wam. Tutaj powstaje coś, powstało? Chyba jest jeszcze w trakcie powstawania, nie jestem jeszcze pewien, czy coś tu więcej nie będzie, to jest taki magazyn, fajnie zrobiony, wszystko opisane, paliwo, to są cenne rzeczy, między innymi 43 diaksy, które udało mi się samodzielnie zdobyć. To nie jest nic jakoś cheatowane ani dostane na prezent. Jedynie kilka diaksów jest powodowanych przez mod, przez plugin MCMMO, który umożliwia za pomocą skilla lepsze kopanie, wyrzucenie czasami większej ilości diaksów, ale to tylko tak, nie wiem, może 2-3. Mówicie teraz, żadnego jakiegoś mniejszego skilla nie mam, enchantowanego kilofu podobnie też nie mam. Tu jest jakiś złoty nugget, niech sobie tam to jest. 6 emeraldów, trochę lapisu. Nie ma redstone, jak widzicie w tej skrzynce, ponieważ mam tutaj odrębną skrzynkę, tylko i wyłącznie redstone, co jest tą całkiem dużą ilością. Będę za pomocą tego stanie zrobić na przykład jakieś tory, jakieś dodatkowe elementy z redstone, nie wiem, rozsuwane drzwi może na pistony, coś takiego. Natomiast time'ów nie mam. To jest dużym problemem u mnie. Nawet w garbage 6 tego też nie ma. Łuki z wszelaką możliwą przydatnością. Happy meal. Trochę zwierzątek, jakieś tam kamienne rzeczy, drewniane, trochę tego jest. Ja bardzo fajnie, jedzenia. Wszystko się przyda. Zejdźmy jeszcze niżej, pokażę wam, co się tutaj jeszcze zmieniło. Zbudowałem tutaj sobie cały garbage storage, czyli dosyć dużą salę, w której są chesty na rzeczy, które mi nie są przydatne, ale mogą kiedyś się przydatne okazać. Przerozmaite surowce, których nie lubię, które się pojawiły w nowszych wersjach Minecrafta. I jeszcze nie mam dla nich jakiegoś zastosowania. Może kiedyś takie zastosowanie znajdę. No tu jest gravel, więc na przykład jakieś ścieżki, tak jak tamta ścieżka do monumentu, można wydawać. To jest fajna rzecz. Okej, trochę kobla, trochę dużo kobla. Prawie całe cztery skrzynki, więc nieźle. Co jeszcze tutaj ciekawego mamy? No i wielka rzecz, która mi się udała, to jest to, że zdobyłem mnóstwo wełny na podłogę tutaj. Mnóstwo gliny na zrobienie tych ścian. Była to naprawdę przeogromna praca, żeby te surowce na budowę tej części bazy zdobyć. Tu jest klatka schodowa. Tu jest też zrobione są ściany z gliny. Zrobiona jest tutaj ściana z wełny w ciemnym kolorze. To też było bardzo, bardzo skomplikowane do uzyskania. W sensie skomplikowane, no. Trzeba było znaleźć po pierwsze mnóstwo owiec, po drugie trzeba było zdobyć trochę tego barwnika, a to nie jest aż takie proste. Tu jest parter mojego domku, tu jak widzicie jest podłoga z owieczek, jest sufit, jest glowstone, to wszystko było zdobywane. Z niemałym... Dobrze, że pan dość wyłączył wybuchy. Z niemałym trudem. No, tutaj są krówki się... O nie! Moi drodzy, z wielką stratą przyjąłem informację o śmierci owieczek. Bez tych owieczek nie byłoby sufitów i podłóg w mojej bazie. Ja tych owieczek sam nie zlikwidowałem, ani też nie wyobrażam sobie, kto by te owieczki zlikwidować mógł. Prawdopodobnie wraz z jakąś aktualizacją serwera, zmianą trybu, czy czymś w tym stylu, te owieczki zostały zlikwidowane. Przez długi czas szukałem tych owieczek, przyprowadzenie tutaj rozmnażałem i dawały wełnę, z której potem mogłem te sufity i inne elementy mojej bazy wykańczać. Owieczek z tej części galaktyki nie przeznaczałem do uboju. Tu jest taki taras. W ogóle cała ta część bazy to przeszła przeogromne modyfikacje. Tutaj, jak pamiętacie, była góra, jakieś wzniesienia, pagórki, tego typu rzeczy. Tutaj jest teraz łąka, jest ścieżka, są drzewa sprowadzone z zimniejszych, chłodniejszych terenów. Tutaj jest plantacja kaktusa, więc jesteśmy w stanie robić rozmaite pigmenty. Jesteśmy w stanie robić jakieś pułapki, które potrafią graczy odpowiednio uszkadzać na zdrowiu. Jest podświetlana jakby taka weranda, taras zrobiony. Balkon tutaj jest u mnie na górze. Co dalej, to za chwilę zobaczycie. Przynajmniej są krowy. Tyle dobrze, że są krowy. Jakby krów nie było, to już by była totalna katastrofa. No i to jest podświetlane w nocy, więc mniej się tutaj mobów respi niż respiło poprzednio. Więc łódka nas zaprowadzi gdzieś niebawem. Tutaj wam pokażę. Okej, mostek. Mostek chwilę mi też zajęło, żeby budować. I tutaj jest teren, który przygotowywałem też przez pewien czas.
Tu jest farma, po prostu takie pole uprawne, tutaj jest sporo zboża, które sobie mogę tym przerabiać, robić z tego chlebki i inne fajne rzeczy. Naprawdę bardzo się cieszę z tego, co tutaj zrobiłem przez ten czas, jakby nie było. No i tak baza wygląda z drugiej strony. Mam nadzieję, że całkiem ładnie. Mi się podoba. Tutaj w ogóle też były jakieś górki, pagórki. Ja to wszystko zrównałem z poniżej poziomu jeziora, morza, akwenów wodnych. Pocieplane, ładnie zrobione, że mopki nie powinny się respić. Ej, ej. Aha, przecież ty w dzień nic nie zrobisz. Spoko, spoko, spoko. Przepraszam. Przepraszam, panie panią, przepraszam. Ale w sumie to nie przepraszam. W sumie to dzień. W sumie to bardzo dzień. W sumie to bardzo, bardzo dzień. Chyba nie szukam za pająkami. Tak, pole uprawne. Są inne rzeczy. Fasada, inne rzeczy. Tak, chwilę wam pokażę fasadę i resztę mojego uniwersum bibliotekowego. Sporo mam tutaj jedzonka, co mnie bardzo cieszy, bo mogę sobie biegać, skakać i nie zostać tak szybko zlikwidowanym przez motki. Jedziemy sobie na piętro wyższe. Tutaj wreszcie uda mi się zrobić okienko. Tutaj sobie rośnie takie idylliczne drzewko, całkiem ładne. Znowu dach z wełny, fajna rzecz. Tutaj wreszcie mam podłogę zrobioną jeszcze z innego gatunku drewna. Chyba to jest z tamtych drzew, tamtych, które sobie tam gdzieś rosną. Miałem takie marzenie w ogóle, żeby tutaj przy mojej bazie były te drzewa z bardziej chłodnych terenów. No a reszta roślinności taka, jak tutaj sobie rośnie. No i już koszarę z widokiem na monument. Fajnie, to mi się podoba. I wracamy do punktu wyjścia. Stwierdziłem, że potrzebuję dużo wełny, a tutaj jak na lekarstwo owiec na tych terenach przebywało. Więc pomyślałem sobie, że popłynę w inne nieznane tereny, nieznane lądy, poeksploruję i zdobędę trochę wełny. Zatem pierwsze miejsce, jak sobie pomyślałem, to popłynę sobie po prostu na północ. Zobaczę, co może być ciekawego na północy. No i płynąłem, trafiłem na jakieś góry, jakieś nieznane tereny. No i jak widzicie, całkiem ładnie to wygląda. No i dobiłem gdzieś, chyba tutaj po brzegu, tutaj albo gdzieś w podobnym miejscu. Dobrą rzeczą jest to, że te łódki się już nie niszczą tak jak w starszej wersji Minecrafta. Potem się niszczyły, czyli Joker miał z tym problem. Bo mu się te łódki niszczyły, ja też nie mam z tym problem. Natomiast te łódki tutaj już się nie niszczą. Można nimi całkiem śmiało uderzyć. I teraz nie mówicie, że tutaj jest glina. A ja jej tak szukałem we wszystkich możliwych miejscach i z takim trudem znajdowałem. Są sobie świnki. Inny wynik, jakbym miał teraz... Czas mam, ale jakbym miał ochotę, to bym nie ubił. Natomiast teraz mam inny priorytet. Generalnie te tak zwane owcze pola, gdzie tutaj mam zaznaczone na radarze, odkryłem bardzo dawno temu i tam sobie chodziłem kilkukrotnie, zbierałem wełnę z owieczek, zbierałem też mięsko z owieczek, ale potem zacząłem się opuszczać w inne miejsce, które też wam pokażę za chwilę. I na polach owczych już mnie nie było od bardzo dawna, potem już zawsze chodziłem w inne miejsca. Więc to też będzie dla mnie ciekawe przeżycie, jeszcze raz zobaczenie tego miejsca. Bo chyba mnie tam nie było od 3 miesięcy, czy tam większej ilości czasu. W każdym razie od dłuższego czasu mnie tam nie było. I nawet nie pamiętam, jak te pola owcze wyglądały. I co to już się robi za wyświęca? Ojojoj. W sumie to mogłoby na tych polach owczych kilka owiec być. Wtedy bym zdobył z nich wełnę i mięsko i poszedłbym spać, obudziłbym się następnego dnia i byłoby super. A gdyby tak się stało, to bym był bardzo zadowolony. 140 kratek. Nie aż tak dużo. No i tam gdzieś mieszczą się tak zwane pola owcze. Jedzmy coś. Zjedzmy, bo zginiemy z głodu. Ops! Czy tam jest owieczka? Świnki do tego. O! Owieczka! Potrzebowałbym jeszcze kilka owieczek i już mógłbym zbudować sobie łóżeczko. Owieczka, chodź, mam owieczkę. Chodź. Ciach. Super, jedna owieczka z głowy.
Mieliśmy dwa owieczki. Niestety nie owieczka. Czasami jest tak, że te owieczki nie pojawią się na radarze, a pojawiają się na mapie w Minecrafcie. Owieczka, nie wiem, czy była na radarze, kiedy się pojawiła w świecie, czy nie. O, miałem rację. Pierwsza była na mapie w Minecrafcie, a potem na radarze. Dwie wełny, jeszcze jedna wełna, jeszcze jedna wełna, dajcie mi jeszcze jedną wełnę. Bo tutaj się robi nieprzyjemne towarzystwo. O, chyba będzie tutaj owieczka. A jest tam jakaś owieczka jedna. Owieczka, owieczka, nie uciekaj. A, są dwie, spoko. O, duża nawet jest tutaj. Spoko. Teraz mogę się wkopać. Akurat mam łopatka. Ej, nie zrobię sobie chatki prymitywki, wolę się wkopać. Bardzo się cieszę, że te owieczki się tutaj pojawiły. Na polach owczych zrobimy tak. Zabiertujemy się. Potrzebuję jeszcze wykopać dwie kratki. Okej. I teraz mamy sporo miejsca, żeby najpierw stworzyć crafting, potem łóżko i na tym łóżku spędzić resztę nocy. Ojejku, już miałem crafting. Aż o tym zapomniałem, prawda? I tak nie tworzyłem łóżka. Zawsze tworzyłem łóżko inaczej. Zawsze tworzyłem łóżko tak, że brałem od pełnej krawędzi i potem środkową część craftingu wypełniałem. Okej, okay. Idziemy teraz. Super. Okej, okay. Jesteśmy wyspani. Robił się piękny dzień w krainie owczej. Ciach. Zapiszemy sobie to jako Sheep House. Może tak sobie nazwiemy. Przy okazji mamy kolejny crafting. Sheep House. Taka prymitywka trochę, ale zrobimy to tak. Odkopiemy to. Od góry zakopiemy tylko. Ja i tak będę się tam mógł już wkopać. Trochę inaczej. Ciach, ciach, ciach. I super. No i jesteśmy w stanie się potem tam dostać. Okej, to były pola owcze. Teraz lecimy w kolejne miejsce, gdzie zawędrowałem. Oczywiście Creeper. Z chęcią chciałbym się z nami spotkać, ale no, niestety nie mieliśmy na jego czasu. Zajęcie to, jaki jestem szczodry, że jednak tych owieczek kolejnych nie przetworzyłem na jedzonko i na mięsko. Na jedzonko i na wełnę. Będę się idzie do domku. Więc wracamy naszą drogą do łódki i za pomocą łódki pokażę wam kolejną rzecz, którą przemierzyłem, kolejne tereny, które przemierzyłem, kolejne miejsca, które odkryłem za pomocą podczas szukania wełny oraz gliny. Zatem lecimy, zrobimy sobie mały parkour. Co jest ciekawe, jak gram w klocki, to zawsze lubię sobie zrobić parkour. Zamiast skopywać tego terenu, to wolę sobie po prostu tak się powspinać. Jest to całkiem takie przyjemne? Przyjemne też. Może trochę kształtuje coś tam w mózgu, może nie kształtuje. Nie wiem, ale sprawia mi przyjemność, frajda. I cieszę się, kiedy tak mogę czasami sobie poskakać i potem patrzeć, jaki kawał drogi przemierzam po perfekcyjnie wygenerowanym świecie. Bardzo fajna rzecz. Idziemy dalej. Tam prawdopodobnie gdzieś jest moja łódka. Nie używam mapy, żeby wam nie zaspoilerować, co jeszcze czeka nas w dzisiejszym odcinku. Oczywiście możecie sobie przewinąć, jak każdy. Natomiast lubię tworzyć materiał, który widzowie z radością oglądają i spędzą sobie miło czas z panem Wolframem wieczorową porą. Nie się zabrzmiało. Ale dobra, wkaczamy. Kolejny parkour nas za chwilę czeka. Ciach. No, nawet sobie życia nie uszczerbiłem. Coś życia. Zdrowia. Życie to bym sobie uszczerbił, bym spadł z jakiejś tam mega wysokości, albo jakby mi jakiś znowu mały zombiak dropał. Bo jeżeli się nagrywa i ma się tam obniżoną wydajność procesora, abyście powiedzieli ilość klatek na sekundę, ale to generalnie wszystko się sprowadza do wydajności procesora i karty graficznej, no to rzeczywiście troszeczkę gorzej jest takiego małego drania dziabnąć. Na szczególności, jak jeszcze się gra na touchpadzie, do tej pory grałem sobie na myszce Magic Mouse od Apple. W tej chwili myszka się ładuje, bo rozładowała się po dwóch czy tam większej ilości miesięcy ciągłego działania, więc teraz po prostu robię sobie rekonesans i ciapię na touchpadzie. Na touchpadzie, na trackpadzie, czy na tym tam. No na tej myszce, która jest wbudowana w MacBooka, to jest standardowo. Nie trzeba z nią dodatkowo w jakimś tam większym pakiecie.
oczywiście. Tam będzie na górze. Co to jest? Czy to jest domek Angmara? Czy ktoś Kruszego, czy kogoś tam? Nie wiem, kogo to jest rezydencja. Może to jest jakaś baza wypadowa Pandojcza. Trochę takie pandojczowate, ale trochę zrobione na mój sposób. Ja takich w żadnym życiu nie stawił i tym bardziej jakiego łóżka, więc na pewno to jest jakiś teren powoli flamowy. Aha, wiem. Wiem, czyje to jest. To jest baza czarnej. A to jest być może jakiegoś... Być może to jest jej też baza, to u góry. Na pewno to u dołu to jest jej baza. To u góry nie wiem, czy jest. Natomiast to na dole na pewno jest jej. Może to jest jakiś Angmarów, Prusich i innych. Aha, całkiem niezły label. Widziałem to już przedtem, ale fajnie sobie jest przypomnieć te rzeczy. Ojej, przecież ja miałem lecieć do łódki, a nie do Holma. Tu są plujące ramy. A chyba plują. Nie jestem do końca pewien, czy rzeczywiście plują, czy... Chyba kiedyś mi jakaś lama tam w krótkach pluła dawno temu, ale to rzeczywiście było dawno temu i to już też na Creative'ie. Albo nie na Creative'ie, nie wiem. W każdym razie coś takiego mi się przypomina, że niby to miało miejsce, ale... Czy rzeczywiście, czy to kolejna czarna wołga, to chyba nie jestem. Wracamy do naszej łódki. Całe szczęście nikt nam jej nie ukradł. Ciech. I pokażę wam kolejną rzecz, którą zdobyłem, odkryłem podczas szukania owcy, znaczy owcy. Owcy w dużej ilości też, owcy terrorystki, ale przede wszystkim wełny i glinę. Więc płyniemy. Tutaj sobie płynąłem od południa na północ, tam od południa na północ i natrafiłem na przylądek, nazwałem to sobie przylądek owczy, bo tutaj sobie koło tego przylądka pływałem i docierałem do kolejnych miejsc, gdzie szukałem wełny. Tu jest przylądek owczy. Pójdziemy sobie dalej. Tu sobie wysiadałem. Zresztą mam pokażę, gdzie ja tylko przepłynę lepiej. Tak. Machakim też się grało drobinkę lepiej. Przynajmniej klawiatura nie parzy wapki. Wapska. Okej, to jest sobie tak, zrobimy taki coś tu jakiegoś przesmyku, a za chwilę o przesmyku też wam powiem. Tutaj były znowu miejsca, gdzie szukałem wełny. Są pola, błąki, lasy i wszędzie tutaj szukałem wełny. Natomiast tutaj była takie wyruszenie, taka góreczka, jakiś taki podwyższony teren. No i troszeczkę mnie to irytowało, bo chciałem się przedostać na dalszą część. Więc stwierdziłem, że skoro jest taka potrzeba biznesowa, to wybudujemy tutaj przesmyk. No i nazwałem to przesmyk wolnego rynku, bo taka była wolnorynkowa potrzeba, żeby taki przesmyk wybudować. Więc tak sobie zrobiłem i popłynąłem dalej na północ w poszukiwaniu wolny. Często też tak było, że spędzałem tutaj całe Minecraftowe dnie i wracano do swojego domku, żeby sobie pospać i uchronić się przed rozmaitymi mobkami. Natomiast potem stwierdziłem, że być może zrobię sobie tutaj jakąś taką chatkę, coś takiego tymczasowego, gdzie mógłbym sobie przenocowywać, przez co mógłbym całe dnie sobie szukać wełny i nie tracić czasu na powroty do domu. Jak pomyślałem, to tak zrobiłem i tak powstał sobie tutaj taki domek na prowincji. Tutaj jest niewiele, jest tylko craft box, tour box, crafting table, łóżeczko, nawet za bardzo jakiś okienek nie ma. To jest bardziej taki szałasik dla tymczasowego przenocowania niż jakaś wielka rezydencja. Ale generalnie podoba mi się. Może tutaj zrobię jakiegoś okienka, jakieś coś zobaczymy. A przede wszystkim drzwiczki otwierane są. Jest sobie szałasik, taka chateczka, gdzie mogę sobie spędzać czas podczas wieczorów, gdy szukałem wełny owczej, więc tak to wyglądało.
No i jeszcze potem sobie biegłem tutaj po terenach. Trochę drzewek tutaj jest, trochę pewnych różnych rzeczy. No, na swój sposób taka idylna. Bardzo ładnie według mnie te tereny wyglądają. I też podjąłem taką decyzję, że wyciąłem tutaj część drzewek, ale tak mi się te tereny podobały, że potem każde drzewko, które wyciąłem, to zasadzałem nowe na tym miejscu, żeby zachować ten piękny krajobraz, ten teren w miarę tradycyjnym, standardowym i pierwotnym stanie. No i lecimy sobie dalej. Jeszcze wam coś pokażę. Nie wiem, czy będzie tak ładne, jak wtedy, kiedy po raz pierwszy to widziałem. Raczej nie, ale miejmy nadzieję, że chociaż trochę ładne będzie. Mogłem tam popłynąć łódką. Byłoby szybciej. No i oczywiście przy produkcji tych ścian, które mam z wełny, i o ile się nie mylę, przy produkcji również gliny w tym czarnym kolorze, potrzebne mi były ośmiornice, mnóstwo ośmiornic. Musiałem po prostu sobie zagospodarowywać. Tak, to jest chyba ta fasada. Tutaj jest zrobiony taki, teraz wam pokażę. Tutaj jest taki jakby taka skała w miarę pionowa. Tutaj można zrobić jakieś okna, jakąś bazę, jakąś taką może salę konferencyjną, coś takiego ładnego. Tak samo cały ten masyw można bardzo ładnie zagospodarować. Robiąc tutaj jakieś właśnie forty, pomieszczenia. To jest taki teren, nazywam właśnie fasada, bo to może być fasada w przyszłości do jakiegoś ładnego obiektu, który w środku zostanie tam wybudowany. Wbudowany, wkopany, stworzony we wnętrzu tego masywu skalnego. Więc to jest właśnie fasada. Lecimy sobie w kierunku przesmyku wolnego rynku. Co jest niesamowite, ten materiał nagrywam dla was w QuickTime. Przedtem wszystkie materiały leciałem przez OBS-a, realizowałem, natomiast ten materiał jest robiony w QuickTime. Co ciekawe, miałem z QuickTime'em nie najlepsze doświadczenia. Pracując na Macintoshu 2011, gdzie wszystko bardzo, bardzo klatkowało i Minecraft był praktycznie grywalny. A tutaj, z tego co widzę, gra jest w całkiem dobrej jakości i nie ma zbytnich problemów z wydajnością tego programu. Jeszcze biorąc poprawkę na to, że po pierwsze mój komputer w tej chwili się archiwizuje, idzie kopia danych z SSD-ka na serwer, a po drugie macie mój ryj w prawym dolnym rogu ekranu, więc to też jest jakaś tam nowość. I poniekąd też test wydajności tego całego rozwiązania. Owieczki sobie są. W tej chwili ich nie potrzebuję. Jeżeli będę chciał sobie przywrócić tą owczarnię przy moim domku, to sobie je zaproszę. Raczej będę chciał niebawem, ale jeszcze nie jestem do końca pewien. No i wracamy do przesmyku wolnego rynku. Dzisiaj się przez ten przesmyk jeszcze nie przepalimy. Natomiast myślę, że w którymś odcinku sobie dalej pójdziemy na północ i zobaczymy, co ciekawego tam można znaleźć. Dobra, płyniemy dalej. Dalej, z powrotem do domku. I ja zobaczę coś, co widziałem tak tylko szczątkowo, a wy zobaczycie coś, czego jeszcze co też szczątkowo widzieliście, ale nie wiecie nawet za bardzo, co to jest, bo słyszałem, że Pan Deutsch buduje coś niesamowitego. Buduje jakąś wielką strukturę, która składa się z dwóch przeogromnych elementów i z połączenia pomiędzy nimi, więc zobaczymy, jak mu się to udaje, ile mu się już udało zrobić. Płyniemy w tej chwili na przylądek ikoniczny, czyli na monument. Albo dobra, próbuję sobie tam w stronę mostu. Ciekawym rozwiązaniem byłoby też to, gdybym zrobił sobie tutaj jakąś możliwość przepłynięcia tędy i pod tym mostem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest do wykonania. To nie jest aż taki duży, nie jest aż taki duży przekop. Jeszcze. Dobra, sobie damy łódkę. No i patrzcie, może właśnie się wyrenderuje. Zobaczymy z bliska. Aj, krótki. Sorry, że wam wchodzę w paradę. V. Tak wygląda. Myślę, że nie najgorzej. Monument. Piękny monument, to się fanem. Też zrobiłem dużo temu monumentowi pięknie. Ale takiej modyfikacji, no, usuwam mu taką wysepkę, pozbawiam mu jakichś kobli, jakichś elementów dodatkowych. Myślę, że wygląda nie najgorzej. Przejdziemy sobie jakoś tędy, przejdziemy warta. Jest jedna wieża.
Słyszałem, że gdzieś buduje się druga. Moja plantacja sugarcane'ów jeszcze się tam jakoś ma. Czy ogromny temat. Bardzo, bardzo taka wzniosła budowla. Mi się podoba. Góruje nad wszystkim. Może uda mi się jakoś... No, uda mi się tam przystać. Dobra, kolejny parkurek. Lecimy w górę, lecimy w górę. Na kolejnym parkurze. Ja myślałem, że tutaj będzie druga wieża. Pan Deutsch, zrobiłeś kawał dobrej roboty. To? Wow. Czy to on zrobił specjalnie? No, musiał zrobić specjalnie. Tam jaki ładny las brzozowy. Podoba mi się. Ale wygląda nieźle. Myślę, że już w kolejnym odcinku, bądź za dwa odcinki, będziemy w stanie zobaczyć ukończoną pracę pan Deutscha, a praca jest naprawdę, naprawdę, jak widzicie, bardzo imponująca. I być może będą wtedy te rusztowania z dirtu usunięte. Będziemy mogli sobie to podziwiać. Być może nawet wejść tam na szczyt, zobaczyć jak to wygląda. No i lecimy sobie po domku. To całe było kiedyś jakąś tam góreczką, teraz już tej góreczki nie ma. W bazie pan Deutscha za dużo się nie zmieniło. Nie wiem, czy pokazywałem wam magazyn. Chyba pokazywałem wam magazyn. Tak, pokazywałem, na pewno wam pokazywałem magazyn. Tak wygląda moja sypialnia tutaj od drugiej strony, od strony monumentu. Mi się podoba ten efekt z tym rogiem, który jest cały odsłonięty i przeszklony. To mi się bardzo podoba. Dużo się pozmieniało. Mam nadzieję, że jeszcze coś się będzie zmieniało. Na lepsze oczywiście. I cóż, już w tym miejscu nie kończę odcinków. Bo teraz już mam inne miejsce do spania, już tam nie ma łóżka, już tam nie ma miejsc jakichś takich strategicznych dla mojej bazy. Dlatego idę sobie tutaj do sypialni i dziękuję wam za uwagę. Do kolejnego odcinka.